Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Cały nasz asortyment znajdziecie na naszej stronie salon2kółka.pl. I pamiętajcie, wszystkie nasze towary wysyłamy na cały kraj. Dojeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. A jeżeli kogoś interesuje kwestia sprzedaży ratalnej, to załatwicie ją u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli chodzi o zapytania odnośnie jak transportujemy do Was pojazdy, prosimy o sprawdzenie na naszym kanale. Mamy kilka filmów, jak transportujemy albo jak przewozimy pojazdy do klientów. Odbywa się to przy pomocy firmy przewozowej Kat Polska, takie specjalne metalowe szyny. I tam ten pojazd wjeżdża i jest mocowany. Jest to dokładnie na filmach pokazane. Zapraszam wszystkich na nasz kanał na YouTubie. Na początek kilka ogólnych informacji, na które zawsze czekacie. Po pierwsze, dotarły do nas długo oczekiwane pojazdy. Są to Cross X-Motos XB39, uwaga, w pojemności 300 cm sześciennych, 30-konny chłodzony cieczą na kole 2118. Dotarł do nas również motorower Junak 901, za którym długo czekaliśmy. Dalej, z Rometa przyjechał do nas nowy chopper z Rometa UM Renegade Sport, Bajaj Pulsar NS125, z tego rocznika również dotarł do nas teraz ADV125 w kolorze zielonym i grafitowym, dotarł do nas Ogar 202 w kolorze czarnym i w kolorze zielonym oraz nowy motorower z Rometa Arofly 50 w formie ścigacza. Te materiały już są na naszym kanale, możecie je sobie spokojnie obejrzeć. Jeśli chodzi o dostawy, które doszły, oczywiście dotarły do nas dostawy pojazdów Brixton. Również wszystko jest u nas na stronie, na salon2kółka.pl. Nowe modele Cromwell i Felsberg, XC125. Wszystkie te modele są dostępne. Dotarł do nas również z firmy Zip, bardzo znany Wam pewno, Scrambler 125 w kolorze zielonym i srebrnym. Też bardzo długo na niego czekaliśmy, bo w zeszłym roku w ogóle nie było dostawy. No i dzisiaj prezentowany motocykl 125 VZ5 125. Z firmy Barton otrzymaliśmy również dostawę. Przyjechały skutery Energy, bardzo poszukiwane. Jeszcze mamy tam kilka sztuk. Skuter Energy 50. Tam mamy cenę detaliczną 6399 zł. Bardzo ciekawy i fajny skuterek. I dotarł do nas Barton Cafe Racer 50. Czekamy cały czas na nowy motocykl z Bartona, model GT125. No i jeśli chodzi o dostawy, czekamy nadal, co ma przyjechać z Rometa. Jeszcze trzeci kolor Renegade'a Sporta. W tej chwili mamy kolor zielony i kolor czarny mat. A czekamy za kolorem takim miedzianym w połysku, taki brązowy połysk to będzie dla Renegade'a Sporta. I otrzymaliśmy również z Junaka model M12 Cafe w kolorze czarnym. To by było tyle, jeśli chodzi o dostawy. Jak zawsze bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Bardzo nam na tym zależy, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i aby jak największe grono osób mogło oglądać nasze filmy. Z góry Wam wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy. A dzisiaj, jak wcześniej wspomniałem, motocykl 125 cm sześciennych VZ5 Pro albo po lifcie, zależy jak to nazwać. Motocykl w ubiegłym roku w ogóle go nie było na rynku. Mieliśmy tylko zapasy z rocznika 2020. Warto powiedzieć, że motocykl w ogóle VZ5 występuje w trzech różnych firmach, czyli mamy w firmie Beneco nosi nazwę Taken, w firmie Barton nosi nazwę Hyper, no i firma Zip ze swoim VZ5, z tym, że firma Zip
zrobiła to tak, że zrobiła mały tuning przodu. Jak widzicie, w żadnych innych wersjach Hypera nie mamy z przodu takiej szybkiej, zupełnie innej lampy. To jest świeży towar 2.22, dopiero do nas dojechał. Specyfikacja techniczna: czterosuwowy, dwuzaworowy, chłodzony powietrzem. Pojemność 125 cm sześciennych, 7,3 kW, czyli 9,6 konia mechanicznego. Układ paliwowy to wtrysk paliwa, rozruch elektryczny, skrzynia biegów manualna. Pojazd posiada wałek wyrównoważający. Opona z przodu 17x110x70, z tyłu 17x130x80. Hamulce z przodu i z tyłu tarczowe hydrauliczne, napęd to łańcuch. Wymiary 2040x840x1140. Maksymalna prędkość 115 km na godzinę. Zbiornik 13 litrów i gwarancja 24 miesiące lub 6000 km. Teraz jeśli chodzi o kolory, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. Firma Zip oferuje nam 3 kolory. Mówiłem wcześniej, że ma być kolor niebieski. Oczywiście okazało się, że to był błąd. Firma Romet nam przekazywała fałszywe informacje. Mamy stare odgrzewane kotlety, czyli zielony, pomarańczowy i czerwony. Nie mamy żadnego nowego koloru. Przy czym firma Barton oferuje jeszcze kolor żółty. Ale ostatnio, no dawno go nie mieli, ale ogólnie też występuje. Na tą chwilę w naszym salonie dostaniecie zarówno modele Bartona, jak i Zipa TVZ5. Z tym, że jeszcze trzeba pamiętać, że jeśli chcemy taki pojazd bez kufrów, to tylko firma Barton oferuje. Mamy takie egzemplarze bez kufrów. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam na salon2kółka.pl. To by było na tyle, jeśli chodzi o Zipa VZ5 Pro. Zapraszam wszystkich na nasz kanał, na nasz Facebook i Instagram. I jeszcze raz bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału na YouTubie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć! Witam Was w salonie 2 kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Dzisiaj trochę inaczej. Zrobimy z Wami spacer po naszej firmie. Ten materiał ma służyć dwóm celom. Pierwsze to takie, że jak przyjeżdżacie do nas, żebyście wiedzieli, w jakie miejsce, po jaki towar macie się udać, dlatego że jest u nas trochę towaru na firmie, jak sami zobaczycie. A drugie to po to, żebyście zobaczyli, jaki towar i ile różnego towaru czeka na Was w naszym salonie. A więc wjeżdżamy na plac, staniemy w centralnym miejscu na środku. Jesteśmy na środku placu i zaczynamy od tego, co w tej chwili kamera ma za plecami, czyli kłady 125. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym posiadamy wszystkie kłady pojemności 100 i 125 na kołach od 7 do 8. Są tutaj modele Bigfoot, Forecraft, Commander, Avenger, cały czas tych kładów przybywa, jedne się sprzedają, drugie wjeżdżają. Jest tego naprawdę sporo. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej salon2kółka.pl. To jest pierwsze duże pomieszczenie. W kolejnym, drugim pomieszczeniu, w tych trzech niżej, stoją krosy. I tu są najróżniejsze krosy. Tutaj mamy krosy na kołach 17-14, modele z Mikilona, modele... Proszę, możesz tam wejść do środka. Modele XB66 z X-Motosa, Jaguar, Viper, 607, XB87. Cały czas składamy, cały czas coś się pojawia. Oczywiście modele Skyo. Jest tego naprawdę dużo. Kolejne pomieszczenie to są krosy na mniejszych kołach 14-12. No tutaj akurat poskładaliśmy trochę tych maszyn, więc... Nie wejdziemy nawet do środka. Mamy tutaj modele Xtera, modele z X-Motosa XB27. Tam z tyłu widać jeszcze krosy na kołach dziesiątkach dla najmniejszych. Modele 701 i 704 to są pięćdziesiątki. Tutaj mamy również modele Kayo.
To jest wszystko na mniejszych kołach. I w kolejnym, trzecim stoją już z tyłu również mniejsze krosy. Tam są na dziesiątkach model 705, 702, 704 i potem na trochę większych kołach na 19-16 modele Viper, XB38, RFZ, tu mamy Pitganga Skyo i tu są krosy. Wracamy teraz na środek placu, czyli w momencie, kiedy przyjeżdżacie do nas i chcecie zobaczyć kłady bądź krosy 125 lub mniejsze, możecie spokojnie tutaj zacząć oglądać. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie, z tej strony prosimy kamerę, gdzie mamy u góry napis kłady i krosy. I tutaj w tym pomieszczeniu mamy tylko i wyłącznie kłady z homologacją od pojemności 300. I zapraszam kamerę do środka. Tutaj mamy wszystkie kłady z homologacją od pojemności 300 do 1000. No i tak szybko przelecimy. Po prawej stronie modele CF Moto 520, modele TGB 600, dalej Linhai Pro Max, Linhai 300, CFK 450, tutaj dalej mamy TGB 1000 LT, obejrzymy to sobie jeszcze z przodu, Sequoia, również kłady, w które weszliśmy w zeszłym roku i dobrze je sprzedajemy, CF Moto 1000 i CF Moto 800, a na środku Bashan i Magnum, najmniejsze kłady z homologacją drogową. Tam w oddali również widać kufry do kładów z homologacją. Tutaj mamy tak zwane duże kłady. Wychodzimy z tego pomieszczenia i teraz przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się za otwartymi pomieszczeniami z krosami. Tutaj to pomieszczenie ogólnie też powinno być otwarte, ale mamy, wiadomo, wiaterek. To jest pomieszczenie z kładami bez homologacji. Tutaj mamy wszystkie kłady, które nie posiadają homologacji drogowej, ale są to kłady większe, na kołach dziesiątkach. I tak po kolei modele Forecraft na kołach aluminiowych, Forecraft czarny na kołach stalowych, Forecraft militarny, Forecraft czarny na kołach aluminiowych. To jest pojemność 250 i Forecrafty wszystkie są z automatyczną skrzynią biegów. Występują w dwóch wersjach kolorystycznych. Kiedyś jeszcze była wersja żółta, ale w tej chwili nie ma. Dalej mamy Magnumy 250 bez homologacji. Tu mamy jedną wersję i drugą wersję. Dalej, Bashany 250, to są te same kłady, które występowały w pomieszczeniu z dużymi kładami z homologacją, tylko tam po prostu nie mamy tyle miejsca. I z tej strony mamy modele Hammer. Hammer 250, Hammer 200 i Hammer 150. To są kłady duże, bez homologacji, no za wyjątkiem tych Bashanów z tyłu, które też posiadają homologację drogową. No i teraz przechodzimy znowu na środek i wchodzimy do głównego pomieszczenia, w którym znajduje się biuro obsługi klienta i tam znowu opowiem, o jeszcze tutaj z tej strony proszę na rzut okiem na nasze pomieszczenie z kładami od strony szyby. Tu mamy modele TGB 1000 LT, TGB 600 LTX, Sequoia 600 Snarler, tu też również Sequoia, ale z homologacją T3B, CF Moto 1000 i CF Moto 800 U-Force. I wchodzimy teraz do środka przez główne wejście. Jesteśmy teraz w tej chwili przy głównym wejściu. No i teraz znowu mamy rozwidlenie, zapraszam do środka. Jeśli ktoś szuka rowerów, za chwilę pójdziemy, udaje się na swoje prawą stronę, a my idziemy w lewo. Po lewej stronie najpierw jest dział ogrodnictwa, czyli mamy ciągniczki ogrodowe, kosiarki. Tutaj mijamy również skutery Peugeota, które stoją u nas na samym przodzie. Skutery Peugeota cały czas do nas dojeżdżają. Mijamy kosiarki, jesteśmy autoryzowanym dealerem Stigi i Husqvarny. Mamy bardzo dużo sprzętów, tutaj również ciągniczki.
pilarki, schuskwarny, myjki, kosy, tutaj wszystko znajdziecie. I wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajdują się wszystkie motocykle, motorowery i skutery. Mamy to tak ustawione, że po lewej stronie przy ścianie stoją same motorowery, a przy ścianie blaszanej, zewnętrznej stoją same motocykle. Idziemy dalej, a tutaj po schodach schodzimy na dół i widzimy, tutaj już sporo miejsca pustego, dlatego że motocykle zostały posprzedawane i w tym momencie widzimy skutery. Parę słów o skuterach, jak będziemy wracali, powiemy o motorowerach. Z tej strony mamy skutery 125, modele Quantum i Falcon, a po prawej stronie 50. Jedziemy. Quantum 50, Falcon 50, RXL 50, Junak 607, Veracruz z firmy Zip, wszystko 50. Dalej modele 108 z Junaka, model 106. Dalej Bassa, Galaxy z firmy Barton, Cityline z Rometa. Tutaj mamy pojazd Faster Max, to jest pojazd z homologacją, z certyfikatem medycznym, że nie musimy go rejestrować, oraz pojazdy marki Tres. Tutaj skutery 50 z firmy Zip. Idziemy do góry, parę słów o motocyklach i motorowerach. W naszej firmie znajdziecie motocykle i motorowery z firm Barton, Junak, Zip i Romet. To są cztery główne firmy, którymi handlujemy. No i pozwolę sobie tak szybciutko, z prawej strony zaczynamy. Blade z firmy Barton, schłodzony cieczą, nowy motocykl. To są wszystko motocykle 125. Pro XTRS, ostatnia sztuka z firmy Zip. To jest ZXT 125, Torku Devil 125, Soft Chopper 125 w kolorze czarnym i bordowym, Junak SC 125, Barton Hyper, ostatnia sztuka w kolorze czerwonym, tutaj SMB 125 z firmy Romet, K 125 z firmy Romet, Classic 125 z firmy Barton, ostatnia sztuka M12 Vintage w kolorze brązowym, Junak 121, czyli 125 w kolorze czarnym, M12 Cafe, Junak M15, Junak M14, Junak M11 Cafe, Romet K125, Junak 121. Tutaj mamy dwie sztuki Malaguti Dune oraz Dune X i na samym końcu M12 Cafe. I teraz proszę jeszcze o przybliżenie na motocykle i przejdziemy od tamtej strony, pokażemy motorowery. Mamy też bardzo dużo motorowerów. I pokrótce. Romet Hard 50, nowość od zeszłego roku, z zeszłym roku. Sprint 50, Barton FR w kolorze niebieskim i czarnym. JZV bordowy. Romet Ogar, to są wszystko 50. Ogar 50, Volcano bordowe w 50. JZV, najtańszy motorower w 50. Junak 906, Ogar 202 niebieski, Ogar 202 zielony. Cafe Racer w 50, to jest nowość z Bartona z zeszłego roku. JZV 50, Barton Sprint, Junak 905 w kolorze czerwonym i niebieskim. Junak RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat, Barton Sprint niebieski, Ogar 202 pomarańczowy, Junak 902 wiśniowy, Barton Sprint RS zielony i ZXT50 w kolorze zielonym oraz 906 w kolorze czarnym. Wychodzimy z tej części i przejdziemy na część z drugiej strony. Czyli jeszcze raz, znajdujemy się w tej chwili przed wejściem. Jak idziecie na prawo, macie część ogrodniczą, a głębiej wchodzicie do motocykli, skuterów, motorowerów. Teraz idziemy w tą stronę. Mamy tutaj wszystkie krosy w pojemności 250. Za krosami bardzo szeroki wybór kasków offroadowych.
Jeśli chodzi o crossy, oczywiście wszystko 250, Defender, X-Motos XB88, Kayo T4, NTX 250 z Bartona, to jest Apollo RFZ, dalej XB39 w pojemności 300 oraz XB39 w pojemności 250, RFZ Apollo XB88 i na końcu Kayo K2. Jeśli chodzi o drugą stronę, również mamy bardzo duży wybór kasków, kufry, a na dole krosy i kłady dla naszych najmłodszych, czyli na kołach dziesiątkach, mini kłady elektryczne, samochodziki i kłady. Jeśli chodzi, wchodzimy teraz na piętro, proszę kamerę do przodu, tutaj wchodzimy w część rowerową. I tutaj po prawej stronie mamy pokazane wszystkie akcesoria i części rowerowe. W bardzo szerokim tutaj asortymencie jest tego naprawdę dużo. Bidony, torby, siodełka, zamknięcia, jest tego naprawdę sporo. No i jak widzicie przed nami mamy bardzo dużo rowerów, jesteśmy autoryzowanym dealerem Crossa i Rometa i w 90% naszej kolekcji stanowią te właśnie rowery. Poprosimy kamerę do przodu i pokazanie rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery MTB, młodzieżowe, dziecięce. Mamy również trochę hulajnog. Tak, tu mamy rowery na dwudziestkach, na szesnastkach, hulajnogi, na dwudziestkach czwórkach, a z drugiej strony już typowe rowery MTB na kołach 26, 27,5 albo 29. To jest wszystko kolekcja albo Romet, albo Cross. Jeszcze troszeczkę mamy kolekcji z firmy Storm. A tutaj rowery damskie, czyli typowe damki z koszami lub bez. Tu mamy firmy również Storm lub Cross i oczywiście Romet. Zapraszam do przodu, wstaniemy. Jeszcze tutaj proszę o zbliżenie po prawej stronie. Tu u góry jeszcze mamy rowery miejskie, trochę BMX-ów oraz tam mamy MTB rowery damskie. Zapraszam na dół. A tutaj koło pojazdu Frost znajduje się nasze biuro obsługi klienta, do którego zapraszamy zawsze naszych klientów w celu załatwienia wszelkich formalności. To by było na tyle. Oprowadziłem Was po naszej firmie. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję na naszym kanale na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i abyśmy mogli coraz większemu gronu osób pokazywać nasze filmy. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.